Proszę. Proszę o ciszę. Głos ma pan poseł Janusz Palikot. Bardzo proszę. Ja zrezygnuję jeszcze z jednej minuty. Poczekam, aż koleżanki i koledzy wyjdą z sali. To rzeczywiście, pani marszałkini, panie premierze, Wysoka Izbo, to rzeczywiście jest kabaret. To naprawdę nie jest poważne. Nie jest absolutnie poważne, że główna partia opozycyjna, która domaga się konstruktywnego wotum nieufności, która domaga się głosowania całej opozycji przeciwko rządowi, za czym jestem, że ta opozycja wychodzi, kiedy wchodzi na scenę, na mównicę sejmową, lider trzeciego ugrupowania w tym parlamencie, bez którego nie da się, nie tylko bez niego, ale bez tego na pewno nie da się odwołać rządu Donalda Tuska. No to jest kabaret, ale kabaretem jest nie tylko PiS. Kabaretem po tych taśmach stała się Platforma. I mówię to naprawdę z żalem, bo przecież byliśmy kiedyś razem, co pewien czas przypominam. Ale od tamtego czasu odbiła wam woda sodowa. Arogancja, buta, pycha. To właśnie wychodzi z tych taśm. Przecież to nie PiS, jak widzicie, was pozbawi władzy. Nie, to nie PiS. To nie służby rosyjskie was pozbawią władzy. Ani nie mafia węglowa. Wy sami się pozbawicie władzy. Jak zobaczcie na te taśma, jak na takie krzywe zwierciadło i zobaczcie, kim jesteście. Wy, ministrowie konstytucyjni polskiego rządu. Jakimi jesteście ludźmi? Jaki macie poziom kompetencji? Czy naprawdę zasługujecie na to, żeby pełnić te funkcje? I co się z wami stało? Dlaczego stało się coś tak, przyznał to też pan premier, jednak żenującego? Tego się nie da słuchać w poczuciu, że to są godni reprezentanci polskiego państwa. To jest bardzo słabe. Ale najbardziej przerażające jest to, co jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego wam tak odbiło. Dlaczego wam tak odbiło? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jesteście niesamowicie niedojrzali, naiwni, infantylni. Taki obraz tych ludzi, ministrów polskiego rządu, wyłania się z tych taśm, infantylnych ludzi. Jaki człowiek, co drugie słowo używa słowa kurwa? Jaki człowiek? Panie pośle. Ja tylko cytuję ministrów. Ale nie na mównicy i nie w Sejmie. Niedojrzały młodziak złapał peta, biegnie w krzaki, pali papierosa i przeklina co drugie słowo, żeby dodać sobie znaczenia. To jest ten poziom infantylizmu nieprawdopodobnego. Dyskusje o męskim przyrodzeniu i tym podobne osobiste wycieczki. Co to jest za kwalifikacja? Do czego? W Brukseli? W Europie? Gdzie? Jaki to jest poziom? Czy zobaczcie naprawdę siebie? Kim dzisiaj jesteście po tych 7 latach rządu? I więcej, jakie państwo zostawiacie? Ja pomijam, że można było dawno rozliczyć PiS. Dlaczego Kaczyński i Ziobro nie są przed Trybunałem Stanu? Wciąż. Dlaczego Kamiński nie odpowiada w prokuraturze? Dlaczego nie ma komisji w sprawie Macierewicza? To wyście to wszystko zablokowali, przecież nie my. My w każdej z tych spraw jesteśmy z wami. Ale wy nie potraficie tego zrobić. Więcej, nie zabezpieczyliście państwa w sposób elementarny na wypadek, gdyby Kaczyński i Korwin wygrali następne wybory. Gdyby tacy szaleni ludzie wrócili do władzy. To jakie oni zastaną procedury w tych ministerstwach? Jakie oni zastaną prawo? Czy przygotowaliście państwo na wypadek, kiedy Kaczyński i Korwin będą rządzić naszym krajem? Czy jest wiadomo, co może zrobić urzędnik publiczny? Jakie są procedury i że za złamanie tych procedur jest odpowiedzialność tych urzędników? Czy to, żeście od tej strony przygotowaliście nasz kraj? Nie.
Nic nie zrobiliście. Zostawiacie kraj taki sam, jak był. Bez służby cywilnej, bez procedur, bez odpowiedzialności urzędników, bez jakiejkolwiek jakości. Po co rządzicie te 7 lat? Po co? Żeby takie, przepraszam pani marszałkini, ale takie gówno zostawić obywatelom na następne lata? Napominam po raz drugi pana posła i kieruję sprawę do Komisji Etyki za słownictwo. Nie będę cytował ministra Sienkiewicza, zapewniam panią marszałkinię, że do tego się nie posunę, czy do innych ministrów konstytucyjnych. Dziękuję za tę obietnicę. Ale przecież Polska może z tego kryzysu wyjść mocniejsza, jeśli będzie realna wola zmiany. To nie musi się skończyć tak, jak teraz to wygląda. Jeszcze przez te następne kilka miesięcy można spróbować uruchomić procesy czyniące z polskiego państwa poprzez przeniesienie procedur z zarządzania do rządzenia państwem po prostu sprawniejszym, odpornym na tego typu słabych ludzi, jakimi sami jesteście. Można to zrobić, tylko trzeba chcieć, a wy tego nie chcecie. Wy tego nie chcecie. Nie ma w tym wszystkim, co powiedział pan premier, żadnej woli naprawy naszego kraju. No po co rządzić? Za półtora roku będzie to wyglądało tak samo. Czy ktoś dzisiaj w Polsce uwierzy, że ludzie z tych taśm, którzy stoją na czele różnych resortów, zadbają o to, że nasz kraj będzie przez następny rok się dobrze rozwijał? Kto w to uwierzy? To, że macie większość i że przegłosujecie to wotum zaufania, bo macie tę większość w tym parlamencie, co to zmienia? Czy naprawdę tylko chodzi o to, żeby trwać? Sztuka dla sztuki, władza dla władzy, bez żadnego myślenia o czymkolwiek. No, mamy z drugiej strony potworne zagrożenie. PiS nam siedzi na głowie. Z Korwinem Mikke. Tego typu ludzie mogą rządzić tym krajem, mogą go zrujnować. Opamiętajcie się. Żądamy wcześniejszych wyborów i nowej władzy, która będzie miała mandat do naprawy naszego kraju. Dziękuję.